To tutaj się wszystko wydarzyło. Tak. Jezioro Gord jest w samym środku tego parku. Mogę tutaj widzieć kilku policjantów. Mogę stąd zobaczyć kilku policjantów łażących tam i. Tam i ówdzie. Prawdopodobnie przypytują ludzi. Hej! Czy to nie detektyw Gumshoe? Więc kolego? Już nas jest tutaj i tak zbyt dużo. Znaleźliście coś? Przepraszamy, sir. Nic. Idiota! Rozprawa już jest jutro. Potrzebujemy teraz szczególnie wszelkich poszlak. Ale sir, tutaj nie było żadnych poszlak. I to dlatego aresztowaliśmy tego prawnika, pana Edgeworth'a. To jest jasne, sir. On jest tym, który... Zamknij się! Po prostu spróbuj jeszcze to raz powiedzieć. Ja... sprawię, że pożałujesz. To znaczy, po prostu wynoś się sprzed moich oczu, kolego. Tak, sir. Detektyw Gumshoe jest dzisiaj troszkę straszny. Rekruci. A! Ich! Ej, czy ty nie jesteś tym Harrym? Harrym Batsem? Wright! Phoenix Wright! Czy on kiedyś się nauczy mojego imienia? Oj, o kurczę. Trochę przesadziłem z głosem Gumshoe. I po prostu, co ty tu robisz, kolego? Badasz? He? Tak, tak przypuszczam. A więc, jestem tu, aby pomóc. Zapytaj mnie, o co tylko sobie chcesz. Dawaj! Wygląda na trochę innego niż zazwyczaj. Zastanawiam się, co się dzieje. Pan Edgeworth tak naprawdę z nami jeszcze nie poprosił o obronę. Ha? O! Nie mówicie, że... No niestety, Edgeworth nie chce naszej pomocy. Dobra, co się stało nad jeziorem Gord? Detektywie Gumshoe? Czy wiesz, co się tutaj stało? Ha? Ty nie wiesz, kolego? Nie. Wow, okej, okay, panie... panie prawniku z głową w różowych, mięciutkich chmurach. Głową w... he? Nieważne, powiem wam. Wydarzyło się to późną nocą, około 15 minut po północy. Była łódka nad jeziorem Gord. W tej łodzi było dwóch mężczyzn. Jeden z tych mężczyzn postrzelił tego drugiego pistoletem. I strzelcy był pan Edgeworth? Pewien policjant, który przybył na miejsce zbrodni, aresztował go. Jak się dostał tam tak szybko? No cóż, był tam świadek. Kiedy tylko przyszedł do nas raport, pośpieszyliśmy nad jezioro. Świadek? Edgeworth. Nie myślisz chyba, że pan Edgeworth jest mordercą? Absolutnie nie, to jest niemożliwe. Nie obchodzi mnie, czy jest tam nawet jakiś świadek. Nie wierzę tego ani w... Nie wierzę w to, co mówi ani w ząb. Jasne, kogo obchodzi, co mówi jakiś tam świadek? Mnie obchodzi. Ty naprawdę w niego wierzysz, czy tak, detektywie? Oczywiście, że tak. Ale wszyscy policjanci są całkiem pewni, że on jest zabójcą. Nikt tak naprawdę nie bierze tego całego śledztwa na poważnie. O nie. I po tym wszystkim, co pan Edgeworth zrobił, żeby nam pomóc, trudno sobie wyobrazić, że teraz nikt nie chce wziąć jego strony. No cóż, przynajmniej ty, detektywie. Przynajmniej ty. My chcemy, ale Edgeworth zdaje się nie chce tego, żebyśmy my chcieli, żeby... Żeby chcieć. Dobra, prośba o obronę. Czy to prawda? Czy nikt nie weźmie sprawy pana Edgeworth'a? Tak. On jest takim jakby celebrytem. Jeżeli go byś bronił i przegrasz, twoja reputacja na pewno na tym ucierpi. A co więcej, sprawa przeciwko niemu jest całkiem solidna. Przypuszczam, że mogłaby być, że... no, gdy mają w końcu świadka. Ej, kolego! Nie mów mi, że po prostu też się odwrócisz do niego plecami. Pamiętaj o stalowym samuraju. Pan
Network pomógł panu, pomógł ci, żeby twój klient został uznany za niewinnego. Ja wiem. Byłem u Edgeworth'a, próbowałem. On naprawdę nie chce, żebym go reprezentował. A zwłaszcza właśnie nie my, tak powiedział. Co? No cóż, to nie ma żadnego sensu, kolego. Powinieneś zobaczyć, jak po prostu on mówił po tej sprawie o stalowym samuraju. Ciągle tylko powtarzał wright, 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 w kółko i w kółko. Nick? Nie jestem pewna, czy to jest dobry znak. Ja też nie. Dlaczego on nie chce, żebyś go bronił? Nie łapię. My też. Świadek? Kim jest świadek? Kim był ten świadek? Przepraszam, kolego, to jest ściśle tajne. Tak czy inaczej, ten najwidoczniej ten świadek widział wszystko, co się wydarzyło. I jestem pewien, że będzie zeznawał na jutrzejszej rozprawie. Czy był tylko jeden świadek? Tak. Było całkiem chłodno nad jeziorem ostatniej nocy. No i w końcu to była Wigilia. Ale jednak wciąż szukamy. Nigdy nie wiesz, kiedy będzie trzeba wezwać następnego świadka. To dlatego jesteśmy tutaj i wszystko sprawdzamy. Ale jak dotąd nic nie udało nam się osiągnąć. O, dzisiaj w końcu gwiazdka, zapomniałam. Co mi kupisz na święta, Nick? Gadaj ze świętym Mikołajem. Detektywie Gumshoe, sir. Co, znaleźliście coś? Nie, sir, jeszcze nie. Ale był tutaj telefon z wydziału. Oni żądają, żeby natychmiast przerwać śledztwo. Jakieś, spotkanie ma być? Jasne, już lecę. O, przepraszam, kolego. Przypuszczam, że słyszałeś. Muszę już iść. Jeszcze chcesz o coś mnie zapytać, zanim pójdę? Możemy poprosić o raport sekcji zwłok, albo jak się skontaktować z detektywem. Ja może o raport poproszę. Cóż, tak, czy masz jakieś informacje o ofierze? Przepraszam. Jeszcze nie wypracowali tego raportu sekcji. Sam wciąż na niego czekam. Właściwie... Powiedzmy, gdybyś miał czas, wpadnij do mojego wydziału. Możemy tam więcej o tym porozmawiać, kolego. Ty już tu nie wracasz, detektywie? Prawdopodobnie nie, kolego. A więc co powinniśmy zrobić, gdybyśmy mieli do ciebie jakąś sprawę? A, racja. Proszę, pokażę ci, jak dojść do wydziału zabójstw. Przyjdź, kiedy chcesz, przyjdź i zobaczymy się, kiedy tylko zechcesz. Okej, detektyw Gumshoe dał nam wskazówki, jak dotrzeć do komendy policyjnej. O, hej, detektywie Gumshoe! Co? Właściwie to chcielibyśmy się rozejrzeć po tym parku. Czy możemy trochę tu połazić? Jasne, nie ma problemu, kolego. Macie moje pozwolenie. Wiesz, Nick? Myślę, że jest w tym coś, żeby rozmawiać do ludzi, kiedy są zajęci. Tak. Oni nie mają czasu, żeby nie myśleć o niedawaniu tobie informacji. No po prostu wiecie, że jesteś w pośpiechu i ktoś cię pyta, a ten tak, jasne, dobra. Jasne, no dobra, chodźmy tutaj badać, wszystko badać. Dobra, tutaj nie ma nic do gadania, nie, do badania, jeju, nie do gadania. No bo co, lasy, lampę, znaczek, tam. Nie będziemy tutaj wszystkiego badać. To by trwało po prostu zbyt długo. Okej, najpierw lecimy na publiczną plażę przy jeziorze Gord. Jakoś mi się język plącze. No i trochę przesadziłem z tym Gumshoe'em, że tak po prostu już tak w gardle zachrypło, że szok. Dobra. Jezioro Gord, publiczna plaża. Wow, więc to jest jezioro Gord. Tak? Nie jestem pewien, że to zasługuje na takie wow. No prawdopodobnie nie. Ale hej, spójrz na tą budkę z przekąskami. Samuraj dogi? Chcę samuraj doga, proszę! Założę się, że są świetne. Z taką nazwą jak samuraj dogi, jak mogą nie być?
No jednak już trochę nie pasują do tych czasów. Teraz dzieci uwielbiają tą całą różową księżniczkę. No, to znaczy, no wiesz. Nie. Nie wiem. Dobra, tutaj też nie ma zbyt dużo do badania. Z wyjątkiem tego, co leży tutaj na tej ławeczce. Taki jakby, nie wiem, czapki na Nowy Rok czy na urodziny. Ha. Kto zostawił jeden z tych... takie jakby mini petardki czy coś, takie jakby strzelające cosie. No po prostu z tych takich poperów. No wiesz, ciągniesz za linkę. No i on robi, no on robi boom. Tak, znam, co, wiem co to jest. Można je zobaczyć dużo, kiedy zbliża się Nowy Rok. Hej Nick, to może być jakaś wskazówka. Weźmy to. No dawaj, przyznaj się, chcesz to po prostu wystrzelić, racja? Czy to jest aż tak oczywiste? Popper, a tam bierzemy. Przypuszczam, że to nie zaboli. Chyba że ci walnie w kieszeni. Ha? Gdzie się to podziało? Już to włożyłam do kieszeni. A, Maja oczywiście już... tylko pożyczamy, my nie kradniemy. Tak. Prawnicy nie mogą kraść, oni tylko pożyczają. Czy to jest ich, czy to nie ich, ale pożyczają. To znaczy, nie wiem jak można pożyczyć coś, co już należy do nas. Okej, teraz lecimy do lasów przy jeziorze Gord. No tak, wszystko wokół jeziora Gord będzie się w tym rozdziale kręciło. Podoba mi się tutaj Nick. Popatrz, ktoś tutaj obozuje. No mają z pewno... Dobra, goście jacyś. Wiecie co, ja mam do was pytanie. Jak to jest, że jak ja nie nagrywam i siedzę całymi dniami albo w lekcjach, albo nie wiem, coś tam oglądam, albo przy komputerze, jakim cudem nikt wtedy nie przychodzi, nikt wtedy nie dzwoni? Ale kiedy chcę tylko przez jedną godzinkę ponagrywać odcinki, szczególnie z Phoenixa Wrighta, bo w końcu to jest już, nie wiem, jakieś 50 części i to jest długie zagrajmy, więc to się już zdarzyło tutaj nie raz. Pozostałe zagrajmy były krótsze i to nie było okazji, żeby tak się zdarzyło. Z wyjątkiem Worms Force. Pamiętam, że tam włamali mi się do pokoju. Tak. Jakim cudem tylko wtedy, kiedy nagrywam przez jedną godzinkę, muszą przyjść akwizytorzy z jakimiś ulotkami i zawracać mi głowę? Jeju. To jest takie wkurzające. Ach, ale mam przynajmniej okazję popić. Dobra. Mają odwagę, obozują w końcu na miejscu morderstwa. Hej, hej, Nick! Jeżeli tutaj obozowali ostatniej nocy, mogą coś wiedzieć o morderstwie. To prawda. Dobry pomysł, Maja. Chodźmy z nimi pogadać. Tutaj nie badamy. Interesuje nas to, co jest wycelowane w jezioro. Ten cały aparat z takim mikrofonem. Ten aparat ma mikrofon i troszkę tutaj jakiegoś sprzętu. I musi ona być zaprogramowana, żeby robić zdjęcia, kiedy rozlegnie się jakiś hałas. Wow, super, wypróbujmy to. Cześć, jestem Nick. Może nie mówię tego wystarczająco głośno. Hej, jestem Nick. Ha. Nick! Czy przestaniesz? Może jest zepsuty? Nie kop tego. Może po prostu nie jest zaprogramowany na rozpoznawanie głosów. A więc co zrobimy? O, już wiem. Ten cały popper? Bang. Tak, działa. Z całą pewnością działa. Tak, odpowiedziało. Ja! Hej, ty! Zjeżdżaj z tymi rękami z mojego sprzętu. Ich! Co na wzgórze sama? No i zobacz co zrobiliście. Poszła cała rolka filmu. A, co? Przepraszam. Przepraszam, jest miłe, ale nie zapłaci moich rachunków. Wiesz ile kosztuje taka rolka filmu? Zapłacę ci. Co wy wszyscy myśleliście, wystrzeliwując popera w takim miejscu? Cóż. Co? Nie próbuj zgrywać głupią, kiedy ja tu jestem, ponieważ tylko myślisz sobie, że jestem jakąś wieśniarą.
Tak, wiem, co wy wszyscy Jankesi myślicie. Powiedzmy, że ta południowa wieślara będzie, która gada z jakimś tam wieślackim akcentem, więc mówi z takim akcentem, to musi być głupia. A więc pozwól, że ci powiem. To, że ja mogę być głupia, nie oznacza, że my wszyscy z południa jesteśmy głupi. Nick, pomóż! A kim ty jesteś? Jej nianią? Tak, nie, raczej, jesteśmy jakby przyjaciółmi? No, po prostu, zdecyduj się, co masz powiedzieć i powiedz to na... Bijizum, nie wiem, co to jest. No, po prostu na miłość boską. Boże! Jakbym, raczej już wolałabym siedzieć przy jednym z tych... Papa Draws? Też nie wiem, co to jest. No po prostu wolałabym robić coś takiego nudnego, niż słuchać twojego bebłania cały dzień. O Boże. Przypuszczam, że powinniśmy prędko zapłacić za ten film. Uważaj! Tak, proszę pani. Tak na drugie pomyślunek, lepiej zapłacę później. Tak mi naprawdę przykro. Dobra, mamy jakąś zdenerwowaną turystkę. Dobra, odbija mi się, przepraszam. Mamy jakąś zdenerwowaną turystkę, która mówi z południowym akcentem i przez te wszystkie skróty yo all, yo do i tak dalej, to naprawdę tłumaczenie koszmar. Pogadajmy, a przynajmniej spróbujmy. Co się stało? Co? Czy nie widzisz, że zmieniam tutaj rolkę, nie filmu, tylko rolkę na zdjęcia czy coś? Ktoś, ale nie mówię po imieniu, ale ktoś zużył mi całą rolkę! Przepraszam. No i nie podziałało. Zastanawiam się, czy mam coś, co mogę jej pokazać, żeby przekonać ją do gadania. Spróbujmy.